Zapraszam Państwa teraz na blog Józefa Wieczorka. Czyta autor. Gorąco polecam. Moim marzeniem jest poznanie historii i mechanizmu niszczenia elit w PRL i III RP. I wykorzystanie tego poznania do projektu tworzenia elit w ramach dobrej zmiany. Podczas VII kongresu Polska Wielki Projekt wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Jarosław Gowin w panelu, Jak kształcić dla Polski? Rola szkół i uczelni w tworzeniu elity narodowej. Przedstawił swoje marzenie: żebyśmy stworzyli system formacji elit, bo rozwijają się tylko te narody, tylko te państwa, które mają silne elity. Marzenie piękne i pięknie by było, aby się spełniło, ale niektóre słowa ministra. Budzą konsternację i dowodzą, że z elitami w III RP istotnie nie jest dobrze. Minister, co prawda, jak najbardziej zasadnie mówił o wspaniałym systemie formowania elit II RP, ale jego wypowiedź: Byliśmy drenowani z elit, bo one były często wypędzane z Polski przez prześladowania polityczne. Ostatnia taka czystka. To był rok 68. Haniebna akcja antysemicka, która uderzyła w dużą część świata naukowego. Po prostu zwala z nóg. Minister, podobnie jak wcześniej prezes Polskiej Akademii Nauk, okazuje się zupełnym ignorantem historycznym lub fałszuje historię, podobnie jak wielu polskich historyków. W tekście nie tylko zabory, wojny i rok 68 przesłany między innymi panu ministrowi, jak wiele innych o tematyce akademickiej jasno pisałem. Fakt, że po roku 68 wyjechało wielu naukowców pochodzenia żydowskiego za granicę, ale wielu z nich winno siedzieć w kazamatach, jak na przykład Zygmunt Bauman, a nie na uniwersytetach. I nic żadnej refleksji. Żadnego zrozumienia problemu, żadnych badań nad lepszym poznaniem roku 68 i jego skutków dla małki i edukacji. Pisałem także: Podobnie rzecz się ma z okresem po roku 68, a w szczególności w okresie kolejnej wojny, tym razem jaruzelsko-polskiej, o czym prezes pan nie wspomina, choć wtedy wyjechało z kraju wielu studentów. I wybitnych polskich naukowców, a wśród pozostałych przeprowadzono polityczne weryfikacje kadr, szczególne nasilenie w dwóch falach roku 82 i 86, kiedy usuwano pozamerytorycznie merytorycznie niewygodnych dla ochrony walącego się już systemu komunistycznego. Beneficjenci tych weryfikacji, obecni do dziś w systemie akademickim, do tej pory. Nie zdołali rozpoznać strat osobowych populacji akademickiej, a w szczególności strat kapitału intelektualnego w wyniku tych weryfikacji, choć te doprowadziły do luki pokoleniowej w trzeciej RP. Pan minister wspomniał co prawda o eksodusie naukowców w stanie wojennym, ale nie podał szczegółów ilościowych, ani jakościowych, a o politycznych weryfikacjach kadr akademickich. Które określa mianem wielkiej czystki akademickiej, nawet się nie zająknął, bezinformując, że ostatnia taka czystka to był rok 68. A co było potem? Historia się skończyła? Zapanował okres postprawdy? Czy też beneficjentów tych czystek dotknęła wszechogarniająca amnezja o charakterze epidemii? Dla badających czasy Perelu na odcinku akademickim napisałem poradnik. I co? I nic. Badacze nie chcą poznać tego, co badają. Jakim cudem może zostać przywrócony wspaniały system formowania elit II RP, skoro o systemie formowania elit mają decydować beneficjenci systemu negatywnej selekcji kadr, czyli elita pożal się, Boże, dotknięta przy tym amnezją, Stanowiąca korporację oszukujących i oszukiwanych. W drugiej RP, jak przypomina były rektor Marek Drzewski, tacy by nie mieli prawa wykładania na uczelniach, takim by się nie podawało ręki i obejmowało ostracyzmem, czyli dokładnie inaczej niż jest obecnie, kiedy tacy decydują o wszystkim, są poważani, zatrudniani etatowo, nawet. Wieluetatowo, awansowani, wyróżniani, honorowani, odznaczani. Ja jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych postulowałem, aby takich przenosić w stan nieszkodliwości. Obejmowałem ostracyzmem, nie podawałem ręki, ale rzecz jasna: oni, będący oczywiście w władzy, uznali, że to by im przewodniej sile narodu szkodziło. Więc mnie wygnali jak psa z uczelni, niszcząc moje formowanie elit i moje zaplecze naukowe. W tych najgorszych czasach, mimo wszystko, wprowadziłem jako młody człowiek do systemu nauki kilku młodych ludzi na poziomie międzynarodowym. A ile mógłbym wprowadzić w kolejnych znacznie lepszych 30 latach? Co najmniej dziesiątki. I tak trzeba liczyć skutki wielkiej czystki akademickiej po roku. 68. Gdyby nie było tego niszczenia po roku 68, to by elity mogły się odbudować. Szczególnie po roku 89. A tu mamy do czynienia z postępującą degradacją. Najwięksi intelektualiści Uniwersytetu Jagiellońskiego, elita Elit, uznała, że to ja mam negatywny wpływ na młodzież akademicką i szkozę uczelni. Chyba dlatego, że wprowadziłem w latach 80., mimo prześladowań, do systemu nauki więcej młodych ludzi niż wszyscy etatowi profesorowie z mojego instytutu razem. Taka błędna, jak się okazuje po latach, diagnoza nie mogła do niczego innego doprowadzić, niż do zastąpienia korporacji poszukujących prawdy korporacją oszukujących, co też się stało. Natomiast pan minister niedawno stwierdził, że uczelnie korporacji oszukujących mają same się oczyścić, nie podając jakichkolwiek wyników badań nad możliwością samooczyszczenia się jakichkolwiek środowisk, a środowiska akademickiego w szczególności. Wszelkie znaki na ziemi i na niebie wskazują, że środowiska oczyszczają się negatywnie. A pan minister z tego nie wyciąga właściwych wniosków, marząc sobie, nawet bez chęci poznania prawdy, że negatywnie wyselekcjonowane niby elity same będą działać na rzecz formowania rzeczywistych elit jak w drugiej RP. Moim marzeniem jest poznanie historii i mechanizmów niszczenia elit w PRL 3RP, ze szczególnym uwzględnieniem Ekscesu wojny jaruzelsko-polskiej i okresu transformacji ustrojowej i wykorzystanie tego poznania do projektu tworzenia elit w ramach dobrej zmiany. Sądząc, że bez tego poznania i jego innowacyjnego wdrożenia w pracę nad naprawą systemu akademickiego, nic z marzeń pana ministra nie będzie. Post scriptum. Konieczne jest opracowanie strat populacji akademickiej podczas politycznych czystek po 1968 roku, przede wszystkim w ramach politycznych weryfikacji kadr roku 82 i 86-87, obejmujące wykaz tych, którzy zostali usunięci z uczelni, wykaz tych, którzy tworzyli komisje weryfikacyjne, metodologię czystek. Ocenę potencjału intelektualnego, naukowego i edukacyjnego tych, z których uczelnie oczyszczano, ocenę luki pokoleniowej w trzeciej RP po tych czystkach, historię i metodologię zakłamywania historii końcówki PRL-u, wymazywania z historii faktów i ludzi niewygodnych dla beneficjentów, organizatorów czystek. Wypisywanie, wygadywanie bredni. Że ostatnią negatywną dla systemu akademickiego czystką była czystka roku 68, że ta czystka odpowiada za obecny brak, niedobór elit, nie powinno mieć więcej miejsca. Jeśli odpowiedzialni za politykę historyczną nie dają sobie rady z prawną historyczną, to powinni ustąpić tym, którzy ku temu mają kwalifikacje intelektualne i moralne i jest swoją działalnością. Udowadniają.